Cześć wszystkim, z tej strony mówi Basza. Dzisiaj mówię o nowym zawodniku, który może być reprezentantem Polski. Ten nowy zawodnik nazywa się Sonny Kittel i jest to piłkarz, który tak naprawdę mieszka w Niemczech, urodził się w Niemczech, natomiast ma polskie pochodzenie, polskie korzenie. Występuje w Inglostadt na pozycji pomocnika. Ale o tym zaraz więcej. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Ten piłkarz ma 24 lata, jest pomocnikiem, jest skrzydłowym. Ostatnio, ostatnio, praktycznie kilka miesięcy temu, złożył papiery o polski paszport, tak, o polskie obywatelstwo. Tutaj zamierza występować w reprezentacji Polski. Występuje w drugiej Bundeslidze. Tak naprawdę reprezentacja Polski przygląda mu się, może być tak naprawdę ciekawym tutaj ciekawym po prostu jakby tutaj zamiennikiem, albo też wejść do, do składu reprezentacji Polski. Trzeba pamiętać, że Adam Nawałka musi po prostu też szukać dalej nowych zawodników, ponieważ musi szukać nowych tak naprawdę ustawień zawodników, żeby ta reprezentacja nie była przewidywana, bo ciągle gramy tymi samymi zawodnikami. No więc po prostu tutaj ten piłkarz, ten piłkarz właśnie Sony Kittel jest tutaj reprezentacja polska nim zainteresowana. Może czasem wystąpić w reprezentacji Polski. Jest tylko taki problem z tego względu, że on wcześniej występował w reprezentacji Niemiec, w reprezentacji U-16, U-17, U-18 i U-20. Od 2010 do 2016 roku występował w Eintrachtie Frankfurt. Od 2016 występuje w FC Ingolstadt. Natomiast co ciekawa sprawa, kolejny tak naprawdę piłkarz, który był przymierzany do reprezentacji Polski, a mianowicie James tutaj Tarkowski, nie zostanie praktycznie już na 100% tutaj piłkarzem reprezentacji Polski. Nagrywałem o nim filmik, że prawdopodobnie może on się znaleźć tutaj w składzie reprezentacji Polski, jednak Tarkowski, który na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii, nawet się nie pofatygował, nie starał się skontaktować tutaj z PZPN-em o to, żeby występować w reprezentacji Polski. Natomiast stanowisko PZPN-u jest proste jeżeli ktoś nawet nie jest zainteresowany e, tak naprawdę grą w polskiej reprezentacji, to nie ma co się o niego starać, tak, no chyba to jest logiczne dla nas, no nie chcemy na, tak naprawdę piłkarzy w reprezentacji Polski, którzy się z nią nie identyfikują, tak, wszyscy Polacy się identyfikują z reprezentacją, jedni bardziej kochają, drudzy mniej, natomiast e, natomiast no to jeżeli po prostu mówiliśmy tu w mediach, e, na YouTubie, ale nie tylko, że James Tarkowski, e, piłkarz jest przymierzany do, e, do reprezentacji Polski, natomiast e, no okazuje się, że on żadnego praktycznie kroku nie wykonał w tym kierunku. Jego dziadek Bolesław był polskim żołnierzem, który, który po II wojnie światowej zamieszkał w Anglii i to są właśnie jego polskie korzenie. Gdyby był w ogóle zainteresowany tutaj, byłby po prostu zainteresowany występami w reprezentacji Polski, PZP na pewno by spojrzał przychylnie, tak, z przychylnym okiem na tą sprawę. Natomiast on w ogóle nie jest zainteresowany. Natomiast, jak sam mówił tutaj, James Tarkowski jego marzenie zawsze było występowanie w reprezentacji Anglii. Napiszcie w komentarzach co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, co tak naprawdę tutaj z tym pierwszym piłkarzem będzie, czy rzeczywiście warto go powołać do reprezentacji, czy też nie. Natomiast widzimy, że tutaj James Tarkowski i dobrze, myślę, że dobrze, jeżeli ktoś nie chce walczyć z żołkiem na piersi, to niech nie, nie występuje, jak ktoś w ogóle się nie interesuje. No nie może być tak, że będziemy do reprezentacji po, po prostu Polski powoływać kogoś na siłę, tak wyciągać go za po prostu ręce, za nogi, żeby występowano To jest absurd, tak? Mamy tutaj chłopaków takich jak Lewandowski, Milik, Glik, Szczęsny, którzy Krychowiak, którzy naprawdę pruli po 100, po 200% dawali siebie wszystko i teraz ma przyjść tutaj do reprezentacji Polski chłopak, który na siłę ściągany z Anglii, który mówi: nie, no trochę bym se poograł tutaj w reprezentacji", no ale bardziej mi się zawsze marzyła reprezentacja Anglii. No to albo to, albo to. Myślę, że fajna to jest postawa Zbigniewa Bońka, bo jednak trzeba stawiać na, na naszych po prostu chłopaków, którzy identyfikują się, tak? Czy reprezentacja Polski wygrywa czy też yy, przegrywa. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napiszcie też komentarze, co na ten temat sądzicie. Co myślicie na temat tego Jamesa Tarkowskiego, który tutaj nie chce występować, i na temat właśnie tego Sony Kitela, który występuje w drugiej Bundesligze. Czy to nie jest czasami za słaby poziom? Być może Bundesliga, druga na reprezentację Polski. No wiadomo, że nawet druga Bundesliga jest bardzo silna, tak? Natomiast pyta. Pytanie jest, czy tak naprawdę ma na tyle jeszcze umiejętności, żeby konkurować tutaj w reprezentacji Polski, tak, bo wiadomo, że w reprezentacji Polski przecież grają naprawdę bardzo dobrze zawodnicy, tak. To wszystko na dzisiaj, trzymajcie się, cześć.